Chorzowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy grozili w internecie prezydentowi Chorzowa Andrzejowi Kotali. Ten 4 marca zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeden z mężczyzn odpowie za nawoływanie do zbrodni. Fatima Orlińska. Na przemoc, nienawiść i hejt nie ma miejsca, mówił kilka dni temu prezydent Chorzowa. Zawiadomienie do prokuratury o dewastacji prywatnej posesji i kierowanych przeciwko niemu groźbach karalnych Andrzej Kotala złożył w poniedziałek. Wtedy też prezydent złożył zeznania. Kilka dni wystarczyło, by obnażyć tożsamość pozornie anonimowych hejterów. Z przykrością przyjąłem fakt do wiadomości, że jest to grupa pseudokibiców związana z ruchem Chorzów. Mimo to, że miasto wspiera klub bardzo hojnie, no więc jest tym bardziej nam jest żal, że to akurat kibice znowu taką, bym powiedział, firmę, łatkę przypieli naszemu klubowi, który traci na swojej renomie. Proszę Państwa, dochodzą do mnie wiadomości również, że mieszkańcy miasta są zastraszani, więc apeluję jeszcze raz do wszystkich, nie bójcie się, nie dajcie się zastraszyć. Jak przekazała chorzowska policja, zatrzymani mieszkańcy Chorzowa zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie składali wyjaśnienia w sprawie. Jak mieli tłumaczyć, był to nieprzemyślany głupi żart. 26 i 33-latek usłyszeli zarzuty. W tej chwili zostali objęci policyjnym dozorem. Nie mogą się również kontaktować ani zbliżać do pokrzywdzonego. Grozi im do 3 lat więzienia. Młodszy z mężczyzn otrzymał zarzut gruźb oraz posiadania środków odurzających. Z kolei starszy publicznego nawoływania do zbrodni. Jeżeli nie będą stosowali się do wyznaczonego środka zapobiegawczego, mogą zostać tymczasowo aresztowani.